Hello na kanale. Powiem wam tak. Ostatnio nie robię nadgodzin, bo miałam nadrobić filmy, chciałam też troszeczkę odpocząć. A filmy idą jak krew z nosa. I ciągle coś, tylko nie montowanie filmów. I nie, że mi się nie chce, bo ja lubię to robić i robię to po prostu, sprawia mi przyjemność. Nawet jeśli od jakiegoś czasu zaczęłam na tym zarabiać, może zrobię oddzielny filmik, jak to wygląda. Nie są to jakieś kokosy. Ale powiem wam, że ja się zawsze cieszę z każdej złotówki, tak jak wspomniałam na filmie. Jaki on miał tytuł? Wstawię wam tutaj miniaturkę. To ja od małego praktycznie zawsze jakieś prace dorywcze w wakacje, czy to zbieranie wiśni, czy jabłek, czy jakieś inne takie rzeczy. Więc ja szanuję każde pieniądze i w takim razie muszę wam też podziękować, bo to dzięki wam. Cieszę się, że ze mną jesteście i tak jak na początku myślałam, a bo ja wiecie, ja takie głupotki lubię gadać, jakiś mam tam swój świat. A są osoby, które chcą to oglądać, są osoby, którym się podobają nasze wyjazdy. Jest mi bardzo miło, bo to też zachęca do nagrywania. I nie dość, że mam dla siebie taki pamiętnik, jak to wyjazd na przykład z lodowca, czy jak byłam w USA, w Ameryce u mojej siostry, czy jakieś wakacyjne filmy. To nie dość, że właśnie to jest pamiątka dla mnie, to jeszcze wy możecie to obejrzeć. I fajnie, że są tu osoby, które wracają, ja tak śledzę mniej więcej, kto się tutaj pokazuje, kto komentuje. Zawsze jest mi miło, jak właśnie odzywać się w komentarzach, jakieś swoje spostrzeżenia, albo propozycje na film dajecie. Ja wszystko czytam, mam to na uwadze, dlatego w przyszłości też powstanie film właśnie odnośnie moich początków w Norwegii. Czy w Norwegii jeszcze się opłaca być? Czy jeszcze emigracja do Norwegii to dobry pomysł? I tak dalej, i tak dalej. Dlatego zostańcie ze mną, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco, klikając dzwoneczek. A teraz przechodzę do filmu, na którym chciałam właśnie zrobić taki łączony film. Tak jak mogliście już zobaczyć, był filmik z lodowca, z Trolltungi, dla tych, którzy nie widzieli. Tutaj mała zachęta. Poza tymi wyjazdami miałam dwa wesela tydzień po tygodniu, więc w piątek wieczór po robocie do Polski, w niedzielę z powrotem do Norwegii. A więc lodowiec i Trolltunge widzieliście. Czas na wesela i przygotowania, dlatego wstawię wam tu małe urywki. Nie na plecach, jak zwykle do kontroli. Ja już mam swój ready. O. Tutaj tylko pod te monitorki wjechał plecak i tyle. Nawet go nie dotykali, Daniel mówi. Ciekawe. Zwyczaj jestem na stek na lotnisku i nie miałam czasu patrzeć na ceny. Ale sporo miałam promocji. Nie wiem, czy to są, wiecie, ceny w stylu 50% od ceny, która jest już dawno, wiecie, zawyżona. Czy po prostu rzeczywiście tak jakby przydarze w galerii. Tylko, że po prostu lepszy towar zostaje, no bo może rzadziej ludzie kupują w tych sklepikach. No zawsze jestem tak na stek, że naprawdę nie miałam czasu po nich chodzić. A teraz tak patrzę, tylko 50 albo 60%. No, co pan tutaj przymierza, placuszkę? Tą koszulę? I myślę, że wygląda spoko. Ojenny. 1600 koron. To na szyjnie mam podobne za 70 koron. 15 byłoby na szyjnie. Nie wiem, o co chodzi z tym lotniskiem w Oslo. Ale tak zawsze śmierdzi szambem, że to jest szok. I to nie jest tak, że dzisiaj jednorazowo. Jak Kasia była u mnie rok temu prawie, też śmierdziało. Ponad rok temu. Za każdym razem tu capi. Ja nie wiem, co jest grane. Nasz samolocik już czeka. Słońce powoli zachodzi. Ajajaj, już widać, że się robi coraz ciemniej niestety.
Wycieczka bez przekąsek? Niemożliwe. Jak wracaliśmy tydzień temu z wesela, to tak szybko rzuciliśmy samochód i biegliśmy, byliśmy 15 minut do wystartowania, że teraz szukamy samochodu. Ale ten Daniel znalazł. Dobrze. Jedziemy do domku, bo już 21, 22 zaraz. No i ładnie, ogromny korek w Gdańsku, nie wiem o co tu chodzi. No już nie w Gdańsku, bo jesteśmy z 20 km w stronę Torunia. O, mega. To są ataki. Ready, go? Tak, to z dzieciokami. A ja w Tajlandii musiałam płacić za masaże, a to za darmo. Dawaj, 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 dawaj. Nie bić się. Jedziemy, mamy furką. 13.30 makijaż, potem fryzura, jakieś przebrać się i do kościółka. Makuś, dzieciaku, stary dziadziuniu. Ty jesteś pieściuszek, co? Właśnie zbieram się na makijaż. Makijaż zrobiony. Jesteśmy faktycznie spóźnieni jak zwykle, a myślałam, że na to wesele w końcu będę o czasie. A to jeszcze trzeba zrobić włosy i za jakieś 50 minut przyjeżdża po mnie koleżanka. Uff, jak zwykle trzeba zasuwać. Wszystko zrobione, już trochę się rozprostowały, ale chyba nadal wyglądają w miarę okej. Okay. Mamy chyba 5 minut, jak zwykle spóźnieni, ale już powinniśmy się wyrobić. Tak więc jedziemy. Jak było pięknie, naprawdę byłam zachwycona i wzruszona.
bo to jest jedna z moich dwóch koleżanek, które tak, z którymi tak utrzymuję kontakt i jak sobie człowiek pomyśli, że chodziło się do podstawówki, dopiero do gimnazjum, a tu nasza Gosia wychodzi za mąż, to normalnie łezka wokół. Ja to sobie poplotkowałam i z mamą Gosi, i z tatą Gosi, i z babcią, od strony chyba męża, od strony męża, i klimatyzacji mi zmieniałam. Ja to jak gospodyni. No i muszę powiedzieć, było pięknie. I oczywiście młodej parze życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Oczywiście wszystkie przygotowania w biegu, nawet tydzień wcześniej miałam też wesele, nic praktycznie nie nagrałam, bo na ostatnią chwilę leciliśmy do kościoła również 16:00. Byliśmy ostatnimi gośćmi, 30 sekund później zaczęła się msza. Tutaj było podobnie. Nie wiem, jak ludzie to robią, że się wyrabiają, jeszcze mają czas. Jest zawsze coś. Też z makijażem mi się troszeczkę przedłużyło. Myślałam, że będzie godzina, półtora chyba siedziałam na fotelu. Potem włosy trzeba było zrobić. Już było opóźnienie, a też sukienkę wypracować. Faceci mają fajnie. Garnitur założą, włosy ułożą i gotowi do wyjścia, nie? A my, kobiety, tyle szykowania. Ja wiem, że znajdą się takie, że przecież wcale nie trzeba. No wiem, że nie trzeba, ale jak chce się wyglądać i czuć dobrze, to niestety trzeba poświęcić na to czas. O właśnie, zapomniałabym. Jak moja siostra z mężem byli u mnie po Trolltundze, mieliśmy 2 dni w Oslo, więc wybraliśmy się do muzeum Fram i chyba Martim. Więc zabieramy was też do muzeum. Jak widzicie, ze mną nadal Karolinka. Tak. I Adaś. Motywujemy Paulinę do zwiedzania nowych miejsc. Otóż to przybyli goście z zagranicy. Bo jakoś nigdy nie mogłam się zmotywować, żeby iść do tego muzeum, bo tak mówię, kurczę, chyba jeden statek tylko w środku jest. Mi się chce specjalnie tu jechać. Do jakiego muzeum, nie powiedziałaś? Do muzeum Fram. Chcieliśmy do muzeum wikingów, ale niestety muzeum jest w jakiejś tam renowacji chyba jeszcze przez rok czasu. Czy rozbudowie, nie wiadomo. Tak więc idziemy do Fram, ten taki trójkątny budynek. I w sumie zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że będzie warto i sobie tak pomyślę, kurczę, tyle tu siedzę, nie byłam w takim fajnym muzeum. Jesteśmy i partnęło nam się miejsce. Tak, bo taki jest malutki parking tutaj, masakra, tyle ludzi tu jest. Objechaliśmy raz kółeczko trochę i nagle patrzymy, wyjeżdża, za nami już kilka samochodów, no normalnie, mieliśmy szczęście. Ona mówi, o statek, a ja mówię, nie. Już na wejściu. W sumie jeszcze bilety nie kupicie, już możecie oglądać. Największą atrakcję zobaczyć. Po co bilety? Tutaj na zdjęciach możecie zobaczyć, jak powstawało to muzeum. Wzięli z wody statek, postawili, potem dopiero wokół niego robili konstrukcję tego muzeum. Fajne miejsce przy kawiarni i w okienkach jakieś różne filmiki, jakby się patrzyli przez okno. Pingwina chciał karmić, jest wyciągnął sanie. Ile zobaczyć, co jest wigli. Ojemy. Karolinka wejdzie do iglo. Bo napisane, że do żłobień używano noży z kości renifera. Halo. Śmierdzi. Oh my god. O. Czekaj, tu eleganckie, że aż takie okienko sobie zrobili. O, misia. No Karolina, dajesz. O, kara daje radę. 50, 75, 100. Kurde, dajesz 150. Dajesz. O, Adam, podejmiesz wyzwanie? O, dajesz 100, 150, 200, zaraz. O, 210. Nie do linii miał dojść chyba. Aha. Kara, prawie ci się udało. Motywem przewodnim muzeum, tak jak sama nazwa wskazuje, jest statek Fram oraz ekspedycje na Arktykę. Jedną z atrakcji jest wejście na pokład oraz pod pokład statku Fram. Dodatkowo możecie wejść do komory, która oddaje temperatury, jakie panowały podczas wypraw.
atrakcja, gdzie było tak zimno, super. O, wezbrało. Jestem Fredek. Fredek? Może być Dzisio. No, Dzisio. Dzisio, Dzisio, chociaż nie wiem, czy nie jestem foką. Mi się Dominikowi podobała mi się taka zabawka z pacynką. Samochody! Sprzątaj samochody? A nie, bo płynęliśmy wycieczkę z tam. Już byłaś na takiej wycieczce i chcieliśmy jak najszybciej z niej wrócić. Wyściło! Wtedy było zimno. No, z jednego muzeum to mamy drugie. Oba muzeum 250 koron łącznie kosztowały. Zobaczymy, co tu mamy ciekawego. Mitologia norweska. Taka fajna. Ojenny, a co nam tak dziwne? To tak strony porobione, że takie. Że była taka jakby stara. Patrzcie, a tu o tych fryzurach. Jakie różne te robiły na te. Fajnie, Kara by się nauczyć się czesać, może jakbyś miała taką książkę. A filmiki na YouTube nie umiem otworzyć. Czytania też całkiem. Ładne magnesiki, bombeczki. No Nesbru jest właśnie miejsce, gdzie są różne te, co się przyczepiało na przód statków. A, bo są te panienki na przodzie, no? Czemu te wszystkie mają tak ręce, że co? W norweskim Muzeum Morskim możecie zobaczyć, jak budowano kiedyś statki wikingów, ponieważ na filmach, które zobaczycie w kinie, odwzorowywano starymi metodami krok po kroku, jak robiono te statki, począwszy od desek, przez gwoździe, łączenia. No naprawdę film robi wrażenie oraz pomysłowość, jak to wykonywali. Poza tym możecie również zobaczyć, jak się zmieniały statki na zewnątrz oraz wewnątrz na przestrzeni lat. Po muzeum wybraliśmy się na pizzę do Mamma Mia. Naprawdę spoko, włoski lokal. Z bardzo dobrym jedzeniem, więc jak będziecie w Oslo, to polecam się tam wybrać. Ja wiem, że niektórzy tak mają. Ja na przykład tak mam, że jak gdzieś jadę, to chcę spróbować lokalnej kuchni, czyli wiecie, tutaj powinno się norweskiej kuchni spróbować, w Grecji greckiej i tak dalej, i tak dalej. Ale jestem tu już kilka lat, żeby w lokalu spróbować na przykład zupy rybnej czy czegoś, to... Chociaż jadłam zupę rybną zrobioną przez kogoś, naprawdę była taka pyszna. Ale żeby tak w lokalu jakoś zawsze coś lepszego do wyboru. No jak byliśmy właśnie na Trolltundze, chciałam zjeść zupę rybną, ale wszyscy tam wzięli hamburgera z szarpaną wołowiną, czy tam wieprzowiną, różne były do wyboru. I tak mówię, nie no. Zupa rybna czy burger? I wybrałam zupę rybną, ale Karolina mówi, zupę bierzesz? I jak ona tylko to powiedziała, też wiedziałam, ja już wiedziałam, że to jest błąd. Ja to powiedziałam, no nie, no to wezmę jednak hamburgera. I myślę, że to był dobry wybór, bo był bardzo smaczny. Były wesela, była Trolltunga, było muzeum, była pizza. I bym zapomniała. I tak jak Katarzynę, moją drugą siostrę, którą na początku pierwsze filmy zabrałam na sztuczny stok kryty tutaj w Oslo. Tak samo musiałam wziąć Karolinę i Adama, żeby swój pierwszy raz na nartach mieli ze mną, bo ja musiałam mieć to wszystko na oku, co tam się dzieje. Ale muszę powiedzieć, że bardzo dobrze im szło. Nie było dużo wywracania się. Z jednej strony szkoda, bo zawsze można się pośmiać, dopóki się nic strasznego nie dzieje, ale uff i tfu tfu. I Kasia sobie poradziła, pomimo że jeden upadek był naprawdę groźny. Ja was odsyłam serdecznie do starych filmików, zwłaszcza nowych widzów, którzy nie są ze mną od samego początku. I powiem wam osobiście, że ja lubię wracać do moich starych filmów, ale może też dlatego, że wiecie, to jest jakaś tam moja rodzina na tych filmach, jakieś takie moje przygody, mój humor. I nawet jeśli minął ponad rok od pierwszych filmów, to ja lubię do nich wracać i się śmieję. Ale ja też jestem taka, że ja lubię się śmiać z tych moich głupotek i z tych sytuacji, takich żartów sytuacyjnych. I nie wiem. Mam nadzieję, że wam też potrafię jakoś poprawić humor, że moje żarciki wam się też podobają. Dajcie znać, jeśli was czasem rozśmieszam na tych filmach. Staram się wysłać taką pozytywną energię, bo ja mam jej aż tyle, że starczy też dla innych. Więc poszliśmy na narty, co wam też pokażę. Dzisiaj, jak kiedyś Kasia, którą możecie sobie zobaczyć na
vlogu z linka. Była na nartach tym razem. Karolina ma swój chrzest bojowy również na tym samym stoku. Zobaczymy, jaki pójdzie. Obym nie połamała nóg, bo we wtorek nad morzem się wybiera. Damy radę. Będzie bezpiecznie i fajnie. Mowa jest o krytym stoku. Niedaleko Oslo. O nazwie Sny, czyli śnieg. Karolinka już trzyma narty, już gotowa do wyjazdu. Pierwsze koty zapłotne, narty założone. Adam z szkikami się odbija, Kara prowadzi. Jedziemy naszą łączkę trenować. Już mamy widoczne postępy. Karolina już czuje te narty, ona już czuje ten ruch, a Adam tam już też szaleje. Więc zaraz będę z Adamem jechać. Zobaczymy, czy... Nie bolą. Bolą cię łydki? Łydki mnie bolą. Bolą? Tak jak wygląda, nie pracowały do tej pory. A, myślałam, że to cię wbija, bo jak cię wbija, to zmienimy. O, proszę. No właśnie, czekam na ciebie. O, jedzie. Idź. No, go. Ciśnie. Jedzie. Nie, no ja myślę, że jeszcze dwa zjazdy idziemy na stok. Pierwsze parę zjazdów trudne, a potem jak już się zrozumie, jak nogami... Balans, nie? No. To przyjemnie, to fajnie. A Adam, co ma do powiedzenia? Adam, co ma do powiedzenia w swoim pierwszym razie na nartach? Łatwiej niż myślał, no bo trzeba po prostu wyczuć balans, nie? A potem już... Trochę jak na łyżwach. O Jezu. Adam bardzo dobrze jeździ na łyżwach. I co? Kara postanowiła, koniec oślej łączki, tam dzieci się bawią, no nie chcę im przeszkadzać. Bawią, instruktor uczy. Instruktor uczy, więc idziemy na ten stok. Karolina, masz radę? Jak czujesz się na siłach? No, dotrę na dół, a ty na nartach czy na tyłku, to już jestem. Dobry początek. Wysoko. A czemu tak wysoko? Nie chcę już to być. To na oślą. Jak narta spadnie. A czemu jedziemy teraz wyżej? Bo to na sam górę. Niżej jechać? Nie. No patrz, tu się dwa szlaki łączą, jakbyś Adam chciał jechać nagle czarnym szlakiem. No, mamy tu. Jest szansa, że się zboczy. To jest wysoko i daleko. Ja się nie spodziewałam, że to jest aż tyle. Ale to nie jest tak stromo tutaj ten kawałek. No nie, no wiem, tu jest bardziej. No, ojej. No Karolinka, Adaś? Straszne. Powodzę. Dobrze, Kara, prawo, lewo, prawo, tak jak ćwiczyłyśmy. Dobrze, spokojnie, do góry, zawijaj, do góry, aż zawijaj. Dobra, w lewo. Do góry. Wyratuje się. O, Adaś, to na luzie. O, nie wie. Ale co, czemu do góry nie skręcać? Mówiłam ci na początku, troszkę do góry byś chciała podjeżdżać. A to już mówiłam, na oślej łączce. A wypięły się narty, czy nie? Pierwszy zjazd z wyższego stoku. Nie z oślej łączki. Kara, bo już krzyżujesz narty. Uważaj narty. Dobrze. Proszę, jak idealnie. Ani jednego upadku. Ani jednego. Już na prosto jedź, już na... Udało się! Zero upadku! O, Adaś ciśnie. Tak to się robi. Jadą. Czy dalej z tą nartą? Jedzie. Ach, tak się wypiała. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell. Sobie cię u góry poplątały nogi i cię nie przewróciłam.
wyratowałam się na nogach, ale narta mi się odpięła. I nie mogłam jej zapiąć. Właśnie się tam kilka wolczą. Ostatni z przygodami. Ostatni z przygodami, żeby fajnie, nie było tak... Być. Dobrze. No, jak ogólnie? Spoko? Przeżycie? Fajnie, tak teraz na jakiś czas taka fajna forma rozrywki. No. Poradziłam sobie lepiej niż myślałam. Dobrze ci poszło. I to by było praktycznie na tyle z podsumowania miesiąca. Tu po prostu zebrało mi się już tyle materiału, że już nie chciałam robić 10 oddzielnych, tylko taki jeden zbiorczy, tak samo jak był film z Włoch. I podsumowanie to chyba było maj, czerwiec? Kiedy było w tych Włoszech? Nie wiem, ale był taki film, co tam się właśnie dużo też przewijało. Zapraszam do starych filmów, zapraszam na Instagram, dzięki za oglądanie, za subskrypcję i cieszę się, że jesteście ze mną. Pa, pa!